Witajcie! Taki mam widok z tego miejsca, gdzie mieszkam. Tak troszeczkę wyżej tu jest, zobaczcie. Tam jest na dole taka restauracja. Ja tu mieszkam wyżej. Całkiem fajnie. Gdyby nie ten dźwig, to byłoby całkiem ładnie. Ale przyjemne miejsce. Cisza, spokój. Tamten las wygląda bardzo i bardzo interesująco. I kto wie, może w sobotę się tam wybiorę. Tutaj mamy na podwórku dwa platany, bardzo fajnie, ciekawie przycięte, także one w taką fajną koronę rosną poziomą i pewnie to co roku jest przecinane, te gałęzie tutaj tak idą w górę. Beczka, nie wiem na co. Jakiś tam plac zabaw, drobne tam huśtawka, takie ślizgawka i tak dalej, takie coś. No i tutaj takie fajne drzewko z fioletowymi kwiatkami. Także całkiem sympatycznie. Praca bardzo fajna. Mam za szefa Węgra, także codziennie rano mówimy sobie Jöreget albo Jöreget kívánok i to wtedy jest fajnie, od razu dobrze zaczęty dzień, co oznacza dokładnie dzień dobry, życzę ci dobrego dnia, o, w ten sposób. Także takie coś. No i co, zobaczymy w sobotę, pojadę na rekonesans tutaj po polach, widać tam po prostu, nie wiem, bo tu jak jechałem, słuchajcie, to widziałem, żniwa już tutaj się zaczęły, rzepak już skoszony, ale się zabierają też za pszenicę, no i zobaczymy jak to wszystko wygląda, też kukurydza bardzo ładnie rośnie, buraki też mają tutaj cukrowe, także też po prostu takie rzeczy sieją, no i mogłoby się wydawać, że Szwajcaria to jest właściwie taki kraj Alp, ale no widać, słuchajcie, tak jak u nas pieniny, Beskidy i tak dalej, no to mamy coś takiego, prawda, tutaj takie górki, pagórki, no może tam u mnie w okolicach Trzebnicy są podobne, ale nie aż takie, w każdym razie jest coś takiego bardzo, bardzo podobnego, także tak można powiedzieć, zdefiniować całą tutaj Szwajcarię w tej chwili koło tego Winterthur, gdzie jestem, ale w sumie to też jest jakieś 15 km od Zurichu. Także w sumie taki rejon, z daleka już, jeszcze od tych wielkich, wielkich, wysokich gór. Robota po prostu to jest mieszkaniówka typowa, tam robimy wentylację i można powiedzieć, że jest całkiem sympatycznie. Co jeszcze? Chciałem Wam jeszcze powiedzieć a propos tych ciągników, bo widzę, że tam po prostu mnóstwo kontrowersji wyszło w filmie, gdzie wypowiadam się o kolekcjonerstwie. I te ciągniki właśnie po prostu, o których mówiłem, to są ciągniki kolekcjonerskie. Sam mam na przykład dwa Ursusy, które po prostu, którym brakuje do oryginału i gdybym je potraktował w ten sposób, jak ciągniki kolekcjonerskie, byłyby to zwykłe ulepy. Także to nie jest to. Ciągnik do pracy, pamiętajcie o jednej rzeczy, ciągnik do pracy to nie jest ciągnik kolekcjonerski. Natomiast ciągnik kolekcjonerski to może służyć do pracy czasami, ale to jest głównie on stoi i wygląda, prawda? Czasami można sobie nim pojechać po ziemniaki, nakopać powiedzmy raz do roku jedną furę, albo powiedzmy przejechać się po okolicy i to wszystko. Także on w sumie nie pracuje, także pamiętajcie, to co mówię o ciągnikach kolekcjonerskich i o tym, żeby je zrobić bardzo ładnie, dokładnie i wtedy one mają swoją wartość i ludzie je chętnie kupią, bądź też będą chętnie podziwiali, jeśli na przykład nie jest robiony ciągnik na sprzedaż, bo to widzę, że różnie, każdy ma po prostu swoje podejście do sprawy, to jest tak, że ciągnik kolekcjonerski to jest ciągnik kolekcjonerski, natomiast ciągniki rolnicze typowo do pracy, to słuchajcie, on nie jest istotny jak on wygląda. Zobaczcie na moją czerwoną 60, przecież to jest tak ta blacha oklepana, po prostu zniszczona i tak dalej, że głowa mała, a jednak jest na tym ciągniku, pomalowałem to i jeździ. Znaczy jeździ, no teraz w tej chwili nie, bo akurat zostałem wyrwany, że tak powiem, z Polski po prostu, żeby tutaj przyjechać do pracy, ale w normalnej sytuacji ja bym go po prostu zrobił i by jeździł, prawda? I wcale bym się nie przejmował, że on ma maskę pogniecioną, pękniętą, przeciętą i tak dalej, błotniki zszywane na śrubki, bo tak w ten sposób to zrobiłem i tak dalej, po prostu, że to taka jedna wielka katastrofa. Dlatego, że to nie jest ciągnik kolekcjonerski, to jest ciągnik typowo rolniczy do roboty i on ma jeździć, trąbić, hamować i świecić. I to zadanie spełnia, także taka jest jego rola i w tym kierunku po prostu to idzie. Natomiast, jeszcze raz powtarzam, ciągnik kolekcjonerski, to im więcej przyłożycie do niego uwagi, im lepiej go zrobicie, im większy stopień będzie oryginalności,
tym ciągnik będzie chętniej podziwiany, będzie zdobywał nagrody, a jeżeli przyjdzie go do sprzedaży takiego ciągnika, to na pewno nie będziecie mieli z nim problemu. Także pamiętajcie, przykładajcie się do stopień oryginalności. Jeżeli macie na przykład Ursusa 25 z 60 roku, to wróćcie do 60 roku. Jeżeli macie Ursusa 25 z 63 roku, to zróbcie tak, jak było w 63. I każdy to wtedy doceni. Natomiast jeżeli macie Ursusa z 63 roku, a robicie go na 60, no to będzie jedna wielka katastrofa i przy sprzedaży po prostu to prędzej będzie do sprzedaży części, a nie dojdzie do sprzedaży ciągnika, dojdzie do sprzedaży tej części. Tak to po prostu wygląda. I musicie mieć tego świadomość. Tak samo jak remontujecie Zetora 25 czy każdy inny ciągnik. Jeżeli miał białe zegary i zastosujecie mu białe zegary, to jest to rewelacja. Jeżeli miał białe zegary, a wy mu wrzucicie zegary od 60, no to jest od razu katastrofa i tak dalej, że on po prostu jeździ na sztukę i to jest takie nie wiadomo co, że potem wystają, ciągniki są sprzedawane, cena wywoławcza 30 tysięcy, 20 tysięcy, 50 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. I nikt za niego nie zapłaci nawet 10, bo on jest po prostu zlepiony nie tak, jak powinien być. Natomiast taki ciągnik, który doprowadzicie w absolutny oryginał, na maksa, ile się tylko da, włożycie w to serce, pracę, siłę i pieniądze, to zobaczycie, za ile taki ciągnik można sprzedać. Także pamiętajcie, to nie jest to. Remont ciągnika nie polega na jego pomalowaniu, ale doskonałym zrobieniu oryginału. Tak jak on wyszedł z fabryki i bez względu na to, czy nam się on podoba, czy nie, czy tak było, czy nie, czy to jest lepsze, czy to jest gorsze i tak dalej, wtedy nie osiągniemy po prostu tego efektu. Inną sprawą jest, jeśli chcemy ten ciągnik zachować dla siebie i na przykład chcemy zamontować sobie, powiedzmy, do Zetora 25 lampy od, nie wiem, Warszawy. To jest nasza sprawa, oczywiście, że tak. I jak się tak podoba, to niech on sobie tak po prostu taki będzie. Ale w przypadku, kiedy będziecie mogli sprzedać, to pamiętajcie, im większy stopień oryginału, im lepiej doprasowany ten oryginał, łącznie z lakierem, bo to jest bardzo, bardzo istotne, tym więcej będziecie mieli za to punktów, czyli po prostu będzie wam łatwiej sprzedać i za większe pieniądze. To tyle, taki krótki filmik, trochę o Szwajcarii, trochę o kolekcjonerstwie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! A jeszcze zobaczcie, jak ładnie to wygląda z siewnikiem. Piękny zestawik. No i na przyszły rok, na wiosnę, ogień, panie! Cofaj, cofaj! Dawaj, dawaj! Ale jakżeś, panie, stanął? Będzie! No dawaj na dół! O, to, dobra. Ja. Znowu na dwa Ursusy, chciałem powiedzieć na trzy. Teraz tutaj jeszcze
Gdzie on tam jedzie? To najpierw to weźmiemy, potem to. O, ja mu tutaj poskładam to. A on za ten czas, o widzicie, i takie próchno też to wszystko pójdzie. Dawaj tam, no. Wszystko tu, słuchajcie, pójdzie w ten rębak. A chcę wam powiedzieć, że jest fajnie, bo mam tutaj trochę do sprzątania jednak takich rzeczy. No. A jak? Cieplutko!